Monika, na to nic nie poradzimy, no. Jem chyba, nie wiem, z 17 godzin. Nie wiem, co źle robimy. Nie wiemy, co poszło nie tak. Kto jest winny? Nie wiem, czy my gdzieś znajdziemy tu miejsce. Dobra, może odbiję. Próbujemy kamienadę. Są tu takie... Taka robota z Monią. Za każdym razem. Która jestem? Starczy tego chorowania. Będziesz teraz chora cały wyjazd. O, ależ tu jest pięknie, nawet jak chmurki naszły. Ale tak nas w nocy wywiało, że ja myślałem, że po prostu nam wala na bok przewróci. Szok. Mam nadzieję, że ten wiaterek niedługo troszeczkę się skończy. Halo? Wstajemy. Wstajemy. Ogarniamy wanę. I robimy śniadanie. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Cześć, witajcie. Wiatr cały czas huśta naszym vanem, tak jak Paweł już wspominał rano. Tak, ciężko było się wygrzebać z łóżka. My teraz też cały czas usypiamy, bo się czujemy, jakbyśmy na łodzi jakieś płynęli. Szumi morze w sumie. A dzisiaj jest wielki dzień, bo mija właśnie 203 lata, odkąd Grecja odzyskała niepodległość. Tak, czyli taki polski 11 listopada dzisiaj w Grecji. Także podobno są defilady, jarmarki, Grecy to bardzo hucznie świętują. My postaramy się do jakiegoś miasta zawitać, a z racji tego, że najbliżej mamy do Nafpio, no to chyba pojedziemy do byłej stolicy Grecji. Obecnie znajdujemy się w tym miejscu, między Tolo a Drepano. No jak widzicie, mamy 17 minut do Nafpio. Gdzie dzisiaj się udamy? Ale zanim pojedziemy, no to musimy zjeść śniadanie. No i co? Mamy ochotę na... Jajka z majonezem. Zainspirowaliście nas wszystkimi komentarzami pod ostatnim odcinkiem, żebyśmy sami spróbowali zrobić takowy majonez. No i dzisiaj właśnie jest ten dzień, postaramy się go zrobić. Czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, zaraz się wszystko okaże. Jak nie wyjdzie, będą jajka bez majonezu. Będziemy jedli solo. Podstawowa rzecz do robienia majonezu to oczywiście blender. Oprócz blendera potrzebne jest jeszcze kilka składników. Nie jest to bardzo skomplikowane. Będzie potrzebne żółtko jajka, musztarda Dijon. Ja dodam trochę octu jabłkowego, może być sok z cytryny, odrobinę cukru i soli. No i oczywiście oliwa. Na razie wstawię jajka do gotowania, bo oczywiście będziemy jeść jajka. Z jajkami, no bo majonez w sumie też będzie z jajkiem. Ile chcesz, Paweł, jajek? 3. No bogato dzisiaj. No to akurat nam zostanie jedno jajko na majonez. Wczoraj pochodziliśmy sobie trochę po okolicy i słuchajcie, mam dobre wieści. Idzie wiosna, temperatura wzrosła, zaczyna wszystko kwitnąć. Ptaszki śpiewają, po prostu jest przepięknie. Ja uwielbiam wiosnę. Niektórzy mówią, żeby dodać tylko żółtko, a niektórzy, że można też białko. Podobno z białkiem wychodzi rzadszy, więc ja na razie dodam żółtko i ewentualnie może później dodam białko na koniec, jak będę chciała ten majonez rozrzedzić. Więc białka nie wyrzucam, tylko po prostu sobie oddzielę i go zostawię na razie. Rzeczka musztardy. Co to jest moje takie brązowe? Powiedz naszym widzom. To jest brązowy cukier. Akurat mam taki, więc no, niektórzy zalecają cukier puder albo zwykły. A jak będzie majonez brązowy? No to będzie brązowy. I łyżkę octu jabłkowego. Oczywiście w trakcie produkcji majonezu można te składniki tam dodawać jeszcze do smaku, nie? Czy to muszą być takie... Nie, no na pewno można jeszcze dosolić.
i doprawić, jak będzie jakiś niesmaczny. Dobra, teraz blendujemy i dodajemy oliwę powoli. Jedziemy, Pani Moniko. Mam to już zacząć blendować? Tak, tak, tak. Nie dosięgają. Śmigiełka. Dobra, dobra. No co dobra, no nie dosięgają śmigiełka. To bo tak malutko robisz, no to powinniśmy to w jakimś kubku zrobić. Na razie jest bardzo rzadki. Sytuacja nie wygląda najlepiej, bo nam się majonez zważył. Zobaczcie. Nie wiemy, co się dzieje. Spróbujemy użyć blendera. Znaczy tego. No trypuleta. No jak widać, nie jest takie proste zrobienie majonezu. No cóż. Mania, próba generalna. Uda się, czy się nie uda? Nie mam pojęcia. Jak nie, no to jeszcze mamy parę opcji. Nic z tego. Składniki się nie połączyły. I co teraz, Monia? Czasami takie sytuacje podczas przygotowywania różnych potraw zdarzają się. No cóż, Monika, na to nic nie poradzimy. No. No, zaczniemy jeszcze raz. No co? I nic innego nie zostało. Kolejne podejście. Zmieniliśmy również naczynie, w którym będziemy blendować, ponieważ, no, jak widzieliście, chyba troszeczkę słabo działał ten blender w tamtym dużym naczyniu. Bardzo mozolnie nam to idzie. Przekładamy z tego pojemnika z tribuleta do jakiejś takiej miseczki mamy o szklaną. No konsystencja robi się w miarę spoko, ale... Nie, to nie jest praca do wala, słuchajcie. Już mamy milion naczyń No nie poddawać się, pierwszy raz robimy, także może wiesz, następnym razem jak już dojdziemy, co, jak trzeba używać, to już będzie tak, łatwiej. W jakim no, nie naczyniu? Poddawajmy się, Monika, nie poddawajmy się. Wzięliśmy blender. Monika robi to łyżeczką. Katastrofa, słuchajcie. Majonezu nie ma. Wszystko brudne, jak nie wiem co, tłuste. Od oliwy, blat. No to się chociaż to akurat dobre, bo nam się natłuści. Tak miałem go malować. Ostatnia próba. Już wykończył ten majonez nerwowo. Czuję się niezbyt dobrze i już nie jem chyba, nie wiem, z 17 godzin. A Paweł pozbywał stertę naczyń przez ten czas, co gratuluję, gratuluję, bo to po prostu był taki tłuszcz, że szok. Ile musztardy? Łyżeczka? Tak. I sól, tak? Raz, dwa. Kolejną rzecz, którą źle robiliśmy, to robiłem takie ruchy posuwisto-zwrotne blenderem, czego nie wolno robić. Trzeba zanurzyć, włączyć i czekać. Nie wiem, co źle robimy. Zważył się. Zmarnowaliśmy już pół litra oliwy. Tego nawet nie będę mył, to idzie w całości do śmietnika. Jajka zjemy po prostu z chlebem. Zapraszam, Monię, na śniadanko. Nie wiem, co się dzieje z tym majonezem naszym. Kurde, masakra normalnie. Dobrze, że chociaż chleb nam wychodzi. Zostaniemy może przy tym, co nam wychodzi po prostu. Nie, ja się nie poddam. Użyjemy innej oliwy jeszcze. Majonezu nie ma, ale mamy sos chrzanowy. Tak jakoś sobie trzeba radzić. Znalazłam jeszcze w spiżarce jakiś sos chrzanowy. Ojejku, słuchajcie, nie wiemy, co poszło nie tak. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, co robimy źle. Dlaczego ten majonez nam nie wychodzi? Dlaczego innym po prostu tak jest brrr i jest po prostu majonez? Tak, puchaty, znaczy puchaty, puszysty. Na mnie wyszedł trzy razy po prostu. Pół litra oliwy.
pół litra płynu do zmywania, 30 litrów wody. To chyba nie jest na wannę. Nie wiem, co nie, poszło nie tak. Kilka jajek. Nie, nienawidzimy marnować jedzenia i po prostu chyba nie będziemy już próbowali, chociaż Paweł mówi, że spróbuje. Nie, ja jeszcze raz spróbuję, nie poddam się, ale użyję innej oliwy. Może ta oliwa turecka do smażenia po prostu była, nie wiem, za chuda, nie wiem co z nią. Użyję normalnej takiej greckiej virgin oil i zobaczymy, co się będzie działo. Nie przedłużamy. Monika, zapraszam do śniadania. W końcu. Ej, powolutku musimy się zbierać z tej miejscóweczki. Tak jak wam mówiliśmy, jedziemy do Nafpio zobaczyć, jak Grecy świętują Dzień Niepodległości. Może dalsza część wyprawy nam się uda, bo śniadanie nie za bardzo się udało. Znaczy, no, nie było złe. No. No finalnie było pyszne, szczególnie, że zjedliśmy je po 11, więc co by nie było, to by nam smakowało. Tak byliśmy głodni. No ale tak jak Paweł mówił, lecimy dalej. Okolice Argos i Nafplio słyną z upraw pomarańczy, mandarynek, cytryn. Widzieliśmy nawet sporo ciężarówek na polskich numerach, takich chłodni, wiecie. Także no, domyślamy się, że pomarańcze, czy mandarynki, czy cytryny właśnie są w drodze do Polski teraz. Nie, ale naprawdę bardzo dużo sadów jest. Całe połacie, hektary. Pięknie się tu komponują z tą całą taką, z tymi górskimi widokami. Bardzo mi się podoba. No chyba parada nam się też nie udała, bo wygląda na to, że już się wszystko skończyło. Kto jest winny? Majonez! A parking, który ostatnio świecił pustkami, jak stąd odjeżdżaliśmy, dzisiaj pęka w szwach. Nie wiem, czy my gdzieś znajdziemy tu miejsce. Ups. Palnąłeś? Dobra. Sorry. One second, I help you. Dobra, może odbiję. Właśnie się zahaczyliśmy lusterkami. Nie no, to jest jakaś masaż. Udało nam się znaleźć miejscóweczkę. Także stoimy praktycznie tam, gdzie pierwszy raz staliśmy, jak tu dotarliśmy, przy zwiedzaniu Nafplio. Ale ludzi, słuchajcie, normalnie masakra. Na defiladę się chyba spóźniliśmy, ale coś się dzieje. Oprócz różnych parad w mieście, defilad, pokazów tańców tradycyjnych, ogólnie pokazywania całego folkloru greckiego, kultury, często w miastach podczas tego święta organizowane są bazary, na których można zaopatrzyć się po prostu we wszystko. Pogoda jest strasznie dziwna, bo jest gorąco, jest chyba 23, odczuwalne, nie wiem, może jest 25 stopni. Tak, no na słońcu człowiek się gotuje, ale ten wiatr po prostu... Jest strasznie przejmujący, straszne takie porywy są, więc... Niebezpieczny dla nas. No tak właśnie, mi się wydaje. I tak nie wiadomo, co na siebie włożyć, bo po prostu chciałoby się chodzić ubrać, z krótkim rękawem, a za chwilę jak zawieje, to po prostu w bluzie jest zimno, więc... Dokładnie. Dziwna pogoda. Kaminadę. Są to takie, nie wiem, ciastka pieczone, grillowane. Słodki chlebek. I obtaczane, słodki chlebek i obtaczane w różnych smacznych rzeczach. Cukier, czekolada, biała czekolada. No my mamy tutaj w takich, nie wiem.
w jakichś płatkach i smakowo bueno. Krem bueno. O! Okej. Okay. Fajne to jest. Płacisz czy jesz? To się tak fajnie ciągnie. Przepyszne. Lovely. Serdecznie. Bazar obeszliśmy wszerz i wzdłuż. Serce moje zostało skradzione przez kaminadę. Po prostu cudowne. A na bazarku dostaniecie wszystko. Słuchajcie, miasto Nafio nas pochłonęło po raz kolejny. Tym bardziej, że jeszcze spotkaliśmy i Violę, i Marka, i po prostu spędziliśmy razem cudownie czas. Zrobiło się cieplutko, fajny w ogóle nawet wieczór, ciągle jest ciepło. Przestało wiać, także rozkoszujemy się dalej tą atmosferą święta niepodległości w Grecji. No za dużo tak nie działo się w tym mieście, przegapiliśmy tą paradę. Pochód. Ale Marek nam powiedział, że dużo nie straciliśmy, także no tyle. Zbieramy się do wana, musimy powoli kierować się w stronę Aten. Także poszukamy jakiejś miejscówki na noc. I lecimy. Znaleźliśmy nową miejscówkę, chcieliśmy wam ją wczoraj pokazać, no ale znowu nam nie wyszło. Niestety wczoraj było ciemno, chcieliśmy wam pokazać miejscówkę dziś, ale znowu nam nie wyszło. Mamy rozwalonego gimbala. Udało mi się dojść, co jest grane i nie uwierzycie. Słuchajcie, urządzenie za ponad 1000 zł. Wszystkie silniczki działają, wszystko jest ok, ale taka mała pierdołka przestała działać, czyli włącznik. No i nie można go włączać i wyłączyć. I taka siara wyszła. No, a gimbal służy do stabilizacji obrazu. Bez niego wszystko będzie wszystko skakać. Tak, dokładnie. Ale rozkminiłem, że mogę go włączyć szpileczką. Tutaj taki suwaczek przesunąć do góry szpileczką i wtedy jest ok. Także jest szansa, że zobaczycie miejscówkę. Nie, no zaraz pójdę, wam ją pokażę. No ale na dłuższą metę no, bawić się ze szpileczką podczas nagrywania jakichś ujęć w mieście albo wiecie, takich rzeczy, no to się nie da. No ale już obczailiśmy sklep w Atenach, także jak będziemy w Atenach, to prawdopodobnie zakupimy nowego gimbala. Zobaczę jeszcze, czy może coś mi się uda tam przykleić, ale to są takie malutkie rzeczy. No, a ja robię bakłażany po grecku. Mam nadzieję, że to nam wyjdzie. I coś zjemy od wczoraj. Paweł mi dziś nie pomaga, więc może mi wyjdzie. Przestań, nie. No dobra, no to żeby was nie zanudzać, ale żeby też wam wynagrodzić ten schrzaniony majonez, zdradzę wam szybko przepis na tego bakłażana. Bakłażana oczywiście najpierw trzeba przekroić, ponacinać, posolić, poczekać około 20 minut, aż puści tą wodę, zebrać, wycisnąć tą wodę, później wstawić go do piekarnika. Jak już jest miękki, no to polewamy go taką masą, która jest zrobiona z 3 ząbków czosnku podsmażonych na oliwie, 2 pomidorki i taki spora garść posiekanej pietruszki, natki pietruszki. Wkruszyłam też trochę fety, bo będą to bakłażany z fetą. No i teraz wykładam ten farsz na bakłażany. Gimbal działa, jak widzicie, szpileczka się okazała bardzo pomocna, żeby włączać i wyłączać. Na krótką metę można tego używać. Do Aten wytrzyma. I posypujemy jeszcze pokruszonym serem feta, a potem siup do piekarnika na chwilę, żeby jeszcze to zapiec. Już kończę obiad, więc ja muszę posprzątać stolik po moich naprawach gimbala. Cieszę się chociaż, że doszłem, co jest z nim nie tak. Także na razie, korzystając z okazji, że gimbal jest włączony magiczną szpileczką, już lecę i pokazuję wam, gdzie my w ogóle stoimy. A oto i nasza miejscóweczka. Znajdujemy się u podnóża twierdzy Palamidi. Widzieliście ją już w ostatnim odcinku z Nafpio. Także no, miejsce jest super. Ślepa uliczka. Z drugiej strony mamy szlak, o którym wam mówiłem.
Palamidi szlak, biegnie on wzdłuż tutaj podnóża tej całej twierdzy, po klifie, piękny widok na morze. Byliśmy dzisiaj na spacerku, po prostu cudownie. Jedyne, co mi się nie podoba tutaj, to ten opuszczony, nie wiem, hotel, czy nie wiem, co to jest. Przykro patrzeć, że w tak pięknym miejscu stoi taka budowla, która niszczeje i chyli się ku upadkowi. Dosyć sporo takich obiektów mijamy w Grecji. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy kryzysem, czy po prostu, nie wiem, mniej ludzi tu przyjeżdża. Do plaży schodzimy takim pięknym chodniczkiem, 3-4 minuty od samochodu naszego, także wcale nie jest daleko. Na razie jest wszystko pozamykane. Z tej strony, jak widzicie, są przebieralnie. W tym miejscu jest toaleta z wodą, także kasetę można również opróżnić, bo jest toaleta cały czas otwarta. Co mi się najbardziej podoba, to widok, który wam zaraz pokażę. A tak to wygląda z perspektywy plaży. Tam jest ten budynek opuszczony, koło którego stoimy. Na górze, jak widzicie, twierdza, a na tym wzgórzu byliśmy razem w ostatnim odcinku. No i jak widzicie, miejsce jest naprawdę przepiękne. No w lato, jak jest upał, to jest tu sporo osób. Czego więcej chcieć na miejscówce? Mamy wszystko. Rozmawialiśmy tutaj z Polakami, którzy tu często przyjeżdżają i dosyć długo tu stoją. Nie ma żadnych kradzieży na chwilę obecną. Nie trzeba się jakoś zbytnio martwić o auto. Aczkolwiek wiadomo, trzeba zawsze tam jakieś tam ryzyko brać pod uwagę. Tak wygląda miejsce w Nafplio. Wydaje mi się, że jest dużo lepsze niż to w porcie. Bardziej zaciszne, takie kameralne. Dobra, ja już nie będę dłużej tutaj chodził, bo się nie mogę doczekać do obiadu. A Monika już pewnie podaje do stołu. Dobra, próbujemy. Serek fajnie roztopiony. Monia, to nam chyba wyszło, co? No chyba tak. Zaraz wam powiem. To nam wyszło. No dobra, to nie będziemy już więcej przedłużać. Tak. Dzięki, że byliście z nami. Tego pechowego dnia. Tego pechowego dnia. Mamy nadzieję, że nie obrzydziliśmy wam majonezu i jajeczko w te święta będzie wam smakowało. Tak, ale święta wam. Czy z majonezem, czy bez, najważniejsze, żeby były zdrowe. Wesołe, w gronie rodzinnym, pełnego spokoju i relaksu. Także tego wam serdecznie życzymy w te święta wielkanocne. A z wami się już będziemy żegnać. Dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz i widzimy się w niedzielę. Właśnie, dajcie znać, czy chcecie film w niedzielę. Dokładnie. Czy będziecie mieli czas, żeby nas oglądać w niedzielę, czy wolicie sobie odpocząć, to zrobimy film na środę. Także czekamy na wasze komentarze. Trzymajcie się cieplutko. Hej! Hej. No co ci się tu będzie ubijać? No nie widzisz, że się ubija? Dzień dobrze, nie martw się. Monia się strasznie stresuje. Small.